dobrek, witam w kolejnym vlogu i wiem, że dawno nic nie było na kanale, ale jakby nie patrzeć, to widać z tyłu, że zmieniło się w ogóle miejsce, w którym nagrywam, więc powiem po prostu wprost, że w lipcu zajmowałem się głównie tematem przeprowadzki, natomiast teraz już jestem w miarę ogarnięty i zamierzam wrócić do tego, aby nagrywać dla Was jakieś filmy. I w tym właśnie sposób dzisiaj nagrywamy sobie film pierwszy, w którym poruszymy taki temat dość ciekawy i dość ważny, jakim będzie syndrom skrzyżowania górnego. Powiem Wam, co to dokładnie jest i jak możemy sobie z tym poradzić w taki domowy sposób. Tak więc nie przedłużam wstępu i lecimy z tematem. Dobra, ogólnie miałem ten film nagrywać siedząc na foteliku, natomiast mój statyw, taki ten mały, doręczny, jest aktualnie w którymś z kartonów i nie chce mi się go szukać, tak więc nagramy ten film na stojąco. Teraz tak. Czym jest tak zwany syndrom skrzyżowania górnego i co to dokładnie jest. I jest takie fajne pojęcie jak Western Sit and Lifestyle, czy jakoś tak. Chodzi dokładnie o to, że my teraz jako ludzie spędzamy naprawdę, naprawdę dużo czasu w pozycji siedzącej. I co ciekawe, nie dość, że pracujemy siedząc, jemy siedząc, odpoczywamy siedząc, to potem nawet często idąc na jakiś sport, na jakieś zajęcia, to często i tak wykonujemy go siedząc. I to sprawia, że mamy potem sylwetkę taką bardzo zgarbioną, jesteśmy bardzo mocno tutaj przygarbieni, nasze barki są bardzo mocno wysunięte do przodu. I taki pewien profesor, nazywał się on Władimir Janda, robił właśnie w tym temacie badania, gdzie ustalił i jakby dokładnie określił, z czym wiąże się tak zwany syndrom skrzyżowania górnego, dolnego i w części środkowej. I dzisiaj właśnie powiem Wam o tym części górnej, czyli o barkach, o kapturach, co możemy z tym zrobić i jak możemy temu przeciwdziałać. Dobra, mam nadzieję, że będzie w miarę coś widać i teraz tak. W tym jakby przypadłości mamy takich kilka cech szczególnych, które warto sobie gdzieś tam wyróżnić. I problem jest z tym, że nasze ciało jest w pewnym sensie, żeby to maksymalnie uprościć, takim jakby prętem, gdzie tu jest właśnie nasz kręgosłup. I on dookoła ma masę różnych mięśni, których celem jest to, żeby trzymać go prosto. Natomiast jeśli na przykład któraś z tych części, tych mięśni jest zbyt mocno spięta lub słaba, to może być tak, że będzie pociągać nam cały kręgosłup do przodu i wtedy nasza pozycja już nie jest, jakby nie patrzeć, zbyt dobra. I właśnie w takim właśnie dużym uproszczeniu to zachodzi podczas tego syndromu skrzyżowania górnego, gdzie mamy z reguły przypięte wszystkie mięśnie tutaj z przodu ciała, a słabe są mięśnie z tyłu. I żeby tak to troszkę to doprecyzować, to najczęściej jest tak, że spięte są mięśnie piersiowe wielkie i mniejsze, mięśnie naramienne, mięśnie kapturów, tutaj mięśnie przy szyi. I także często idziemy troszkę niżej na mięśnie tutaj zębate pod pachą, a nawet może być także spięta bardzo mocno przepona, co potem wpływa na to, jak oddychamy i ogólnie na to, czy jesteśmy dobrze dotleni, czy nie. Natomiast idąc w drugim kierunku, to mamy słabe mięśnie z tyłu naszego ciała, takie elementy jak mięsień czworoboczny, szczególnie w takiej tej części środkowej i dolnej, mięsień równoległoboczny, prostowniki grzbietu, czy na przykład rotatory zewnętrzne, z reguły są słabe i należy je wzmacniać. No i teraz, jeśli chcemy z tym czymś walczyć, to musimy zrobić kilka prostych kroków. Przede wszystkim musimy udać się do specjalisty, który nam to wszystko ogarnie. Może to być dobry trener, dobry masażysta. Musi to być ktoś, kto na tym się zna, bo z tego co widzę, to nawet dobry trener często robi tak, że mimo wszystko, widząc tą przypadłość, daje ogromną ilość ćwiczeń na klatkę, co w wielu przypadkach może jeszcze problem potęgować i sprawiać, że będzie on z czasem jeszcze większy. Stąd też warto iść do osoby, która ten temat będzie w miarę ogarniać. A po drugie, i to jest nawet chyba jak dla mnie ważniejsze, to musimy przede wszystkim zmienić nawyki, które do tego momentu nas doprowadziły. Bo mówiąc sobie szczerze, to możemy chodzić na treningi, na masaże, nawet po kilka godzin, nie wiem, w tygodniu, ale jeśli będziemy i tak spędzali cały czas kolejne kilkanaście godzin siedząc w bezruchu,
to efekty tego typu działań będą ogólnie niewielkie. Tak więc za chwilkę podam Wam kilka takich tipów, które warto sobie gdzieś tam wdrożyć, taką normalną, codzienną rutynę, aby po prostu stać bardziej prosto i unikać tego typu właśnie kłopotów. No i taki punkcik pierwszy, który ja z reguły polecam, to jeśli już macie pracę siedzącą, to najlepiej jakbyście wstawali od biurka czy od krzesła tak co najmniej raz na pół godziny, gdzieś tam się przeszli do kuchni, do kibelka, zrobić kilka innych rzeczy, bo jakby nie patrzeć, sama pozycja siedząca nie jest aż tak zła, jak sam fakt, że spędzamy w niej ogromną ilość czasu totalnie bez ruchu. Druga sprawa, mega prosta, to będzie aktywność fizyczna, która naprawdę robi dużą robotę i tutaj nie musimy od razu iść w kierunku treningu, w jakichś ciężkich czy czegokolwiek. Wystarczy sobie na przykład zacząć od tego, że dodamy sobie do naszej codziennej rutyny trochę więcej kroków. Teraz wszystkie telefony mają krokomierze, wszyscy praktycznie mają zegarki, które mają tą funkcję, więc zrobienie dziennie tamtych 5000 kroków nie powinno być żadnym wielkim wyzwaniem, a naprawdę dobrze już to wpłynie na Waszą taką codzienną rutynę. No i punkcik numer 3 to będą proste rzeczy, które będziemy wykonywać w domu, które za chwilkę Wam pokażę. I tutaj ponownie nie musimy jakby spędzać na treningu każdego dnia godziny, bo z tego co widzę, to wystarczy nawet 10 minut, 15 minut prostych rozciągań, jakichś takich prostych ćwiczeń po to, aby już naprawdę sobie pomóc i aby unikać jakichś różnych problemów i dysfunkcji. Dobra, i taki pierwszy punkt to przede wszystkim rozciągamy sobie mięśnie klatki piersiowej, na przykład na futrynie. Tutaj trzymam sobie każdą rękę po około 1 minucie i to ze spokojem starczy. Drugim pomysłem na to, aby troszkę tą klatkę zmobilizować, jest na przykład rotacja z ręcznikiem, jak teraz widać na filmie. Tutaj chwytam sobie tak, aby czuć się w miarę dobrze. Nic nie powinno boleć w barkach i nic nie powinno gdzieś tam strzelać. Wykonuję sobie takich ruchów około 20-25 razy w takim właśnie wolnym tempie. Następnie warto sobie także troszkę porozciągać mięśnie kapturów. W pozycji jak teraz odchylam głowę i powinno być czuć miejsce, które teraz pokazuję na filmie. Tutaj podobnie jak wcześniej przy klatce trzymam sobie każdą taką pozycję po około 1 minucie na każdą ze stron. I kolejny pomysł na otwarcie troszkę klatki piersiowej to jest właśnie pozycja jak na filmie. Tutaj skupiam się bardzo na oddechu. Staram się wziąć duży wdech i z wydechem staram się maksymalnie rozluźnić i następnie bark troszkę bardziej zbliżyć ku ziemi. I to robię sobie po około 8 do 15 takich wdechów na każdą ze stron. Następnie, kiedy mamy już klatkę porozciąganą, to możemy sobie przejść do jakichś prostych ćwiczeń, które będą nam wzmacniały mięśnie pleców. I tutaj takim pomysłem pierwszym, który przychodzi na myśl w chwili, kiedy nie mamy żadnego sprzętu, są na przykład aniołki, jak teraz na zdjęciu. Mimo, że wydaje się to banalne, to z tego co widzę po moich podopiecznych, to dla wielu z nich jest to naprawdę duże wyzwanie, a mięśnie pleców i naramienne naprawdę mogą przy tym niemiłosiernie piec. I drugi pomysł także na wzór tego to są zwykłe wznosy rąk. Jest to troszkę wersja prostsza, więc jeśli na przykład aniołki są dla Ciebie zbyt trudne, to spróbuj sobie zrobić właśnie to. No i na koniec tego filmu taka jeszcze jedna ważna sprawa. Odnośnie tego, jak ja postępuję właśnie z osobami, które mają tego typu przypadłość podczas treningów. I tutaj jakby schemat działania jest bardzo prosty, bo przede wszystkim zanim w ogóle zaczniemy, to musimy taką osobę dobrze ustawić i w miarę ten ogólny aparat ruchu usprawnić. To wiąże się z tym, że na przykład często jako rozgrzewkę daje elementy, które będą nam mobilizowały klatkę piersiową, mięśnie naramienne i tutaj kaptury troszkę trzeba będzie sobie porozwijać.
i dopiero potem, kiedy to rozbijemy, rozciągniemy, to mamy tak naprawdę szansę, aby dobrze aktywować do pracy mięśnie pleców, bo w chwili, kiedy będziemy i tak cali tutaj przypięci, to ani nie będziemy w stanie dobrze pracować klatką, ani nie będziemy w stanie dobrze tych pleców wzmocnić. Tak więc to jest taki jakby schemat działania dość rutynowy, który sprawdza się w większości przypadków. Tego, co ogólnie polecam unikać, to właśnie u osób, które mają tego typu problem, ogromnej ilości ćwiczeń na klatkę i na ogólnie pojęte tutaj barki, bo z tego, co też widzę na siłowni, to i tak większość ludzi cały czas robi klatkę i uparcie też katują tutaj na ramienny przedni. To powoduje, że potem stoją tacy bardzo tutaj napięci, co ogólnie nie ma zbyt wiele wspólnego z poprawną i zdrową sylwetką. I ogólnie bym dał także dużo więcej treningu na mięśnie pleców, po części z wyłączeniem kapturów, bo one są właśnie w tego typu przypadłości często i tak już bardzo mocno spięte, więc robienie miliona szruksów na duże kaptury tutaj akurat się nie sprawdzi. Dobra, w tym vlogu to będzie już wszystko. Fajnie znowu coś nagrywać, troszkę do tego telefonu pogadać. Ogólnie to mi tego brakowało, tak więc myślę, że teraz znowu będą vlogi w miarę regularnie, tak co najmniej raz w tygodniu bym chciał je robić. Tak więc dziękuję dzisiaj za uwagę. Liczę, że film Wam pomoże i że będziecie tego typu prostych błędów w treningu unikać, a także, że kilka z tych elementów, które Wam pokazałem w tym filmie, gdzieś tam do swojej takiej codziennej rutyny ktoś z Was wprowadzi. Tymczasem dziękuję bardzo i oczywiście pozdrawiam klasycznie.